jeżeli pojawi się technologia, która zrewolucjonizuje obsługę klientów, może się okazać tak, że ta bankowość, którą dzisiaj znamy, za jakiś czas będzie całkiem inną bankowością. Dlatego też powołujemy Laboratorium Innowacji, które ma za zadanie przyglądać się tym wszystkim technologiom, ma za zadanie w labie testować te nowe pomysły i rekomendować biznesowi to, co warto wdrożyć, co rzeczywiście może odnieść sukces. Główne zadania Laboratorium Innowacji to soczewkowanie wszystkich inicjatyw, które się dzieją w banku, wszystkich pomysłów, które w banku są generowane wokół innowacji, no i współpraca ze światem zewnętrznym, z partnerami, z różnego rodzaju firmami i przede wszystkim realizowanie podejścia testowania, próbowania wielu różnych aspektów związanych z technologią, z innowacją, żeby wybrać te najwłaściwsze. Zarządzanie innowacją jest przede wszystkim wyzwaniem. To połączenie struktur współpracy z firmami zewnętrznymi, startupami, również technologicznymi gigantami, jak również projektowaniem innowacji in-house. Jak połączymy to w zgrabną całość, mamy takie podejście push-pullowe zarządzania innowacją. Push to jest jakby pokazywanie innowacji z zewnątrz, wewnątrz organizacji, po to, żeby ją inkorporować. Te pullowe to jest pytanie samej organizacji, jakie ma wyzwania, jakie ma potrzeby i projektowanie in-house'owo odpowiedzi na te wyzwania. Konkretne wydarzenia, w których dzisiaj uczestniczyliśmy, miały na celu sprawienie, że ta innowacja, tak bardzo odległa, tak bardzo nieoznaczona, staje się czymś bliskim, czymś bardziej realnym, czymś, do czego można dążyć i czymś, co można wdrażać w naszym banku, w PKS-a. Innowacja jest czymś, co ma nas napędzać do rozwoju i stymulować i ułatwiać nam naszą pracę i wygodę tej pracy. Innowacyjność to nie jest tylko przeładowanie wszystkiego technologią, ale też upraszczanie naszych procedur, które wymagają na pewno dużej zmiany. Innowacje to nie tylko najnowocześniejsze technologie, które wprowadzamy w banku i w wielu innych branżach. To są też jakieś małe usprawnienia, które wprowadzamy, żeby ułatwić życie naszym klientom.